Ho, ho, ho! Mamy Mikołajki, jest godzina 20. Co prawda nie mam siwej brody i nie mam dla Was prezentów, ale za to zapraszam na 20. sportowe podsumowanie tygodnia. Ostatnie sportowe podsumowanie tygodnia to temat Roberta Lewandowskiego i złotej piłki. No niestety. Robertowi Lewandowskiemu nie udało się zdobyć tego zaszczytnego trofeum, ale zajął bardzo dobre, najwyższe w historii Polski, drugie miejsce. Ku wielkiemu zdziwieniu Polaków, bo tak to trzeba nazwać, Robert Lewandowski, tak jak powiedziałem, był drugi, ale nasze serca skradł już wcześniej, grając bardzo dobrze w tym sezonie. Sam Lionel Messi powiedział, że Robertowi Lewandowskiemu za tamten sezon należała się złota piłka i może tak też wkrótce będzie. No nic, dla nas Robert Lewandowski tak jest numerem jeden, tak jak pisaliśmy dla Was w naszych mediach społecznościowych. Gratulujemy panu Robertowi tego wielkiego sukcesu i mamy nadzieję, że będziemy podziwiać go jeszcze przez długie lata na najwyższym światowym poziomie. Siatkarki zwyciężyły w Wieliczce 3-0, tak jak można było przewidzieć, liderki tabeli okazały się lepsze w derbach Małopolski w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Najlepszą zawodniczką została wybrana libero tarnowskiej drużyny Anna Pawłowska. Kolejny weekend w skokach narciarskich, tym razem w Wiśle i tym razem znowu nie dla Polaków. W pierwszym konkursie sobotnim, drużynowym, główną rolę odgrywał wiatr, jednak Polacy nie poradzili sobie w tych warunkach, zajmując miejsce tuż za podium. Czwórka Polaków, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, zajęli ostatecznie czwarte miejsce, będąc na bardzo dobrym drugim miejscu po pierwszej serii. Zwyciężyli Austriacy. Dzień później trzech Polaków punktowało w konkursie indywidualnym w Wiśle. Najlepszy Kamil Stoch zajął 11 miejsce. Tragiczne spotkanie szczypiornictw Grupy Azoty Unitarnów. Po bardzo trudnej końcówce spotkania w Kwidzynie tarnowianie i tym razem nie poradzili sobie, żeby przełamać pasę już teraz 5 porażek z rzędu. Przed własną publicznością w arenie Jaskółka Tarnów przegrali bowiem z drużyną Torus Wybrzeże Gdańsk 1 bramką. Mecz nie należał do najpiękniejszych, bardzo sporo błędów zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Tarnowianie jednak nie potrafili wyjść na prowadzenie mając na to szansę. No i mecz skończył się zwycięstwem drużyny gości 23-22. Teraz Jaskółki czeka wyjazd, bardzo ważny wyjazd w czwartek 9 grudnia do Mielca, gdzie tam zmierzą się ze Stalą i będą walczyć o przełamanie po serii porażek. Dzisiaj w Tajlandii rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Muay Thai. W kadrze reprezentacji Polski znalazło się dwóch zawodników Thai Gym Tarnów. Mowa tutaj o Arkadiuszu Krupie i Mateuszu Różaku. To wielki sukces dla tarnowskiej drużyny. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki i będziemy śledzić ich poczynania, o czym na pewno dowiecie się w Tenisport. Na koniec informacja być może zaskakująca, być może nie, ale... To był ostatni odcinek sportowego podsumowania tygodnia. Chciałbym Wam wszystkim podziękować za mile spędzony wspólnie czas, za to, że mogliśmy podywagować troszeczkę o sporcie, trochę poprzeżywać wspólne najważniejsze wydarzenia sportowe w zasadzie od wakacji. Miło było przez 20 tygodni pojawiać się w Państwa domach, oczywiście w tych domach, które oglądały ten sport. I tak jak mówię, przez kilka minut poopowiadać, co działo się w sporcie. Oczywiście nie znikamy, wracamy po nowym roku z innymi formatami. Mam nadzieję, że będą się one Wam bardziej podobały niż sportowe podsumowanie tygodnia i wciągną Was bardziej zarówno do tego, żeby je oglądać, jak również do aktywności na Temisport. Tymczasem bardzo chciałbym Wam podziękować jeszcze raz, życzyć nie tylko sportowego tygodnia, ale tego, żebyście tym sportem się interesowali. Do zobaczenia. Po nowym roku. Cześć. No w sumie nic nie muszę mówić. Mamy to.